Hej, cześć, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Limbo. Znajdujemy się teraz w tajemniczej fabryce, w momencie, w którym pozbyliśmy się tego mózgojeba ogólnie, który siedział na głowie właściwie, takiej dziwnej, świecącej glizdy, mówiąc teoretycznie. W tym momencie naszym bojowym zadaniem jest przeskoczyć na drugą stronę tego interesu. Spróbujmy teraz, w tym momencie. Dobra. Achtung! No, chyba jeszcze nie. Dobra. I teraz od razu powracać. I on sobie tutaj ciach, a my sobie od razu ciach. I dziękuję. 1-0 dla nas. Dobra, co mamy tutaj? Tutaj warto byłoby rozbujać tą belkę. Gra nam troszeczkę podpowiada, wiadomo, stosując tutaj. Dobra, czy to wystarczyłoby? Pewnie tak. No dobra, w takim razie, żeby tylko tutaj nie spaść. No, masz siłę Limbo. Zobaczmy. Udało się bez problemu w miarę. Okej, lecimy więc dalej. Właściwie to wracamy, gdyż poprzednio tą drogę pokonywaliśmy z tym bonusem, który mieliśmy w głowie. Okej, co my tu mamy? Tutaj jest jakaś skrzynka, z tego co widzę. No dobra, weźmy tą skrzynię. Skrzynie w 90% w tej grze, właściwie w 100% zawsze się przydają do czegoś. Okej, co mamy tutaj? Dobra, mamy windę, więc spodziewam się, że jest to jedyny słuszny ruch, który mogę wykonać. Okej. Co teraz? Myślę, że powinniśmy tą skrzynkę, delikatnie rzecz ujmując, zepchnąć. To jest jakiś... Aha, rozumiem. I co teraz? Czy jej nie przepchnę? Ale bez sensu. Chyba, że trzeba... Dobra. Zróbmy tak. Okej, to chyba raczej była słaba koncepcja. Znaczy, koncepcja jest słuszna. Aha. No trochę chyba niekoniecznie o to mi chodziło. To moja ty anielciu, jak to się mówi. To nam tutaj przyblokuje. Powinniśmy teraz bezproblemowo tą skrzyneczkę sobie tutaj przepchnąć. Okej. Okay. Jak widać, fabryka jest nie za prosta, że tak to określę. Dobra, tu mamy jakąś dźwignię, zobaczmy. Okej, mamy jakąś windę. Dobra, skoro mamy windę, w takim razie spodziewam się, że tutaj nie pozostaje nic innego jak... Aha, ta winda sobie nie wiedzie na górę teraz, rozumiem. No dobra. Czyli zobaczmy, czy jak ja tutaj teraz... To bardzo, bardzo powoli wjeżdża. Dobra, sytuacja jest jasna i klarowna. Podjeżdżamy tutaj. Dźwigamy dźwignię. I jedziemy szybko, aby zdążyć na... kabel, który zwisa tutaj z tej platformy. Okej, teraz spodziewam się, należy przeskoczyć na drugą stronę. No i dobra, tu mamy jakieś skrzynki. No i jak widać na załączonym, mamy tutaj lekką piłeczkę. Spodziewam się, że jak w momencie naciśnięcia tego przycisku, coś się wydarzy. Uwaga. Dobra, piła ruszyła. Spada platforma. Znaczy platforma, właściwie spada skrzynka. Jest i kolejna skrzynka. Czy uda nam się ją przepchnąć tak? O ja, udało się nawet. Pytanie? O Jezu, o Jezus. Dobra, spoko. Temat jest do ogarnięcia. W takim razie robimy tak. Wciskamy drugą.
Ściskamy pierwszą. Tamta się troszeczkę za szybko otworzy, rozumiem. No czyli tutaj jest nieporozumienie. Bo tutaj już nic więcej nie możemy zrobić. Tam nie wskoczymy. Okej. Czyli generalnie... No można powiedzieć, że troszeczkę nas ścięło. Czyli co należy zrobić? Należy zrobić to w ten sposób. Najpierw nacisnąć jedną. Później nacisnąć drugą. Ta powinna spaść, tylko nie nam na głowę przede wszystkim. Teraz szybko. Aj, czyli tą troszeczkę później trzeba. Dobra, spokojnie. O, straciliśmy głowę generalnie i... Panie, świecz nad jego duszą. Dobra, czyli po kolei, jeszcze raz. Klikamy to. Poczekamy chwilę. Klikamy to. Teraz powinno się udać. Cóż za timing. Teraz pytanie, czy doskoczy. Doskoczył, dobrze. W takim razie tą łamigłówkę mamy z głowy, a te skrzynki niestety poległy. A my lecimy dalej. Dobra, tam coś się przemieściło. Tam wolę nie wchodzić, bo jest ciemno. A zresztą zaryzykujmy. Czy coś tu będzie? Jest na pewno ciemność. Stoimy w miejscu i nic więcej się nie dzieje. No dobra. W takim razie wracamy. Taka ciekawostka. Jak widać, twórcy umieszczają takie rzeczy. Widać było tylko nasze świecące się oka. No dobra, jesteśmy w takim razie na górze. Okej, co my tu mamy? Mamy tutaj jakiegoś, kurczę, komara, muchę lub innego jakiegoś zwierzaka. Okej, czyli trzeba się tutaj, rozumiem, przyczajnikować na to zwierzę. No dobra. W takim razie... delikatnie i pomału będziemy się zbliżać. Ona sobie coś tam konsumuje, ale jednocześnie zerka. No dobra, teraz. Udało nam się. Jesteśmy po prostu komando foki. Dobra, mucha nas zabrała. Pozwoliliśmy sobie zabrać jej nogę, ale to jest drobiazg. W każdym bądź danym razie... O ja, noga się tam zaczęła ruszać, dobra. Dotarliśmy do kolejnego etapu fabryki. Jakieś wody mają miejsce. Czy można tam się zabić? O to może nie. Po prostu coś tam paruje. Okej, tutaj jest jakiś bonus w postaci drzwi. Spodziewam się, że tutaj powinna być jakaś opcja zablokowania tego elementu. Niemniej jednak najpierw udajemy się jeszcze zwiedzić, wyeksplorować do końca to pomieszczenie. Tu wiemy na pewno, że jest przełącznik. Tędy nie wskoczymy. Dobra. Co mamy dalej? Dalej mamy wielkie koło zębate, z tego co widać. Okej. Tu jest jakaś dźwignia, tutaj mamy jakieś skrzynki, czyli spodziewam się, że należy to zrobić w ten sposób, że tu zrzucamy... Aha, tego nie można zrzucić, tam spodziewam się nie przeskoczymy. No nie bardzo, ale możemy wejść na górę. Co mamy na górze? Na górze mamy ciszę i spokój. Okej, tutaj są jakieś... No właśnie, tutaj są jakieś... platformy. Platformy. Co nam dają te platformy? Dobra, tu mamy jakieś coś. Jakieś kółko. Dobra, myślę, że i tak bezpieczną opcją bardziej byłoby przejście z tej strony. Teraz tak. I teraz uwaga. Jedziesz. I szybko tutaj na górę. Powinno nam się to spokojnie udać.
rzeczywiście ciągniemy to razem z tym kółkiem. No dobra. Myślałem, że to troszeczkę dalej się przemieści. W każdym bądź danym razie to musimy na pewno dać tutaj. Okej. No ponówmy tą próbę. To nie był wielki fail. Dobra, jeszcze raz. Kółko. Syrena jest. Maszyna w ruchu. Jedziemy. Zabieramy kółko. Transportujemy je do drugiego ciągnika. Tu tam wyciągnika. Okej. Kontynuujemy podróż kółka. Dobra. Udało nam się je przetoczyć. Ono sobie gdzieś tam spadło, jak było słychać. W takim razie spadnijmy za tym kółkiem. Okej. Nie, tylko gdzie to kółko tak naprawdę spadło? Tutaj niekoniecznie. No dobra, jest tutaj. Rozumiem, czyli trzeba to kółko w takim razie rozbujać. Spodziewam się. Czy to jest słuszna koncepcja? Jak najbardziej. Pytanie tylko, czy to kółko wróci tutaj. Jak wróci, to będziemy w stanie przepchnąć tą skrzynkę. Wróci? Nope. A jednak, ach, troszeczkę brakło. No dobra, w każdym bądź danym razie koncept jest zachowany. Wiemy, co trzeba zrobić. W takim razie zróbmy tak. Zepchnijmy to kółko bezpośrednio stąd. I szybko udajmy się na platformę. Kółko wróciło? Wróciło. No nie mów, że... Nie, no co za bezsens. No jak z takiej wysokości to ja... Nie, nie. To był cheat hack. Hackery, cheatery. Belzebuby. Drobiazg. Kontynuujemy. To na pewno trzeba tam przepchnąć. Nie ma innej opcji. Tego niestety nie możemy ruszyć. To jest taka trochę większa, bardziej skrzynia. Okej. Dawać mi to kółko. Jeszcze raz koncepcja. Naprzód. Czyli w sumie tutaj bezpieczniej byłoby. Zrobić to w ten sposób po prostu. Nie spadać tam. Tylko zejść tutaj kulturalnie po schodkach. I dźwignąć tą skrzynkę. Oczywiście... Spróbujemy teraz wspiąć się po tej skrzyni. Oczywiście skrzynia dzisiaj. Sponsorem dnia jest skrzynia. Tutaj na tą platformę. I zobaczmy, co nam da przełączenie. Okej, przełączenie co nam dało? Przełączenie dało nam to, że zaczęło działać wielkie koło zębate. No dobra. Skoro działa, wrzućmy tam skrzynię. Prawie. Ciekaw jestem, czy to w ogóle jest możliwe. Oczywiście, że jest. A my zabierzemy się następnym kursem. Okej, trzymaj się. Okej, koło jak widać działa jak trzeba. Tu mamy kolejną jakąś dziwną... Aha, jest kolejna skrzynia z tego co widzę. No to niewątpliwie trzeba się tam udać. Pytanie, co z tą skrzynią? Tu jest jakiś przełącznik. Czy jak tutaj postawię tą skrzynię, to coś się stanie? Rozumiem. Ale chyba bardziej słuszną koncepcją będzie postawienie tej skrzyni na tym schodku, który się tu wysuwa. A następnie ściągnięcie tej skrzyni z góry, postawienie jej tutaj i dopiero wtedy wejście na górę. Ależ to jest oczywiste. Albo mój geniusz po prostu przewidywalności jest na poziomie, no powiedzmy sobie otwarcie dziecka ze żłobka. O ja, nie spadnij teraz. Dobrze, żeś się tam zawiesił, że tak to określę. Niczym Prince of Persia. Dobra, my polecimy kolejnym ząbkiem. Żeby tutaj też nie spaść. Niepotrzebnie chciałbym teraz ginąć. No dobra. Mamy drugą ze skrzyń, więc... Wykonajmy plan, o którym wspominałem
wcześniej. Jedziemy tu ciach. Tu się łapiemy, tu wchodzimy. Brawo, brawo my. Udało się. No dobra. Okej, tutaj jest coś pod prądem i tutaj sobie jest łańcuch. Spodziewam się, że należałoby teraz zrobić taką rzecz na tym łańcuchu. Ciach. Spróbujmy go włączyć i zobaczmy, czy się dobrze stajmingujemy. Oj, chyba nie. Ale zaryzykuję. A jednak. Uja! Cóż za błąd. Ale dobra, okej. Okay. Koncepcja jest znośna. Myślę, że ten plan powinien wypalić. Dobra, rozbujamy się po raz wtóry. Spoko łańcuch. Ciekaw jestem, kto w ogóle takie rzeczy w takiej fabryce konstruuje i majstruje, żeby takie rzeczy się w ogóle działy, jak jakieś elektryczne podłogi. Nieważne. Jedziemy, skaczemy. Może się uda. A i chyba teraz... Teraz to w ogóle, to był taki, nazwijmy to, mały fatal error. Ale taki mały. Niewielki. Dobra, czyli kolejny etap. Kolejny element, w którym będę się delikatnie z nim pieścił. Ale mamy czas. Mamy zasoby. Więc na spokojnie. Dobra. Jeszcze raz zrobimy taki myk. I teraz ciach. Niech się rozbuja. Jak wraca. Teraz. Tylko nie rozumiem, dlaczego on skacze, kurczę. Muszę nacisnąć strzałkę do góry, żeby się wspiął bardziej może na górę. To jest też taki troszeczkę... Mój błąd po prostu, mój błąd. Nie to, że jakieś sterowanie jest złe czy coś, nie, po prostu... Albo trzymać tylko strzałkę w prawo w momencie skoku. Tak zrób. Dobra. Dobra, to niech sobie tam jedzie. My tutaj naciskamy ten przełącznik i naprzód. I teraz. O, otóż właśnie to mi chodziło wcześniej. Dobra, rozbujajmy się i skoczmy teraz tutaj za tą podłogę. Jeżeli się da, oczywiście. Dobra, zejdźmy tutaj. Okej. Okay. No i proszę. Mamy koło. Okej, okay, co się robi? Generalnie świat nam się tak właśnie, tak zakręciło się w głowie. Dobra, nieważne. Coś tu trzeba prawdopodobnie zrobić, bo przecież... To zaraz, jeżeli to się odwróci bardziej, to... Padnę. O, to mi się podoba. Dobra, mamy kolejny mechanizm złożony z kół zębatych. Koła zębate, jak widać, no, potężna sprawa. Dobra, co teraz? Myślę, że gdzieś tutaj trzeba się udać. Okej. Tu możemy coś nacisnąć. Tam coś się otworzyło. Otworzyło i jednocześnie zamknęło. Co to? Aha. No dobra. Czyli tak. Spodziewam się, że teraz trzeba szybko pobiec tutaj, nacisnąć ten przełącznik. Now. Dobra, on to przyblokuje. Nam powinno się udać teraz skoczyć tutaj. I teraz pytanie. Czy mamy szansę zdążyć tam? Ach, to jednocześnie trzeba... Nie wiem, czy za daleko trochę nie stanąłem. Czy to tutaj... Tak, można by spróbować jeszcze troszeczkę to opuścić, tą skrzyneczkę. Myślę, że wystarczy. Tutaj więcej nic raczej nie ma. Spokój, cisza. To też ciekawe urządzenie, mechanizm działający, taki magnes. Dobra, pytanie. Czy doskoczysz? Doskoczysz. Ale to jakby połowiczny sukces. Czy doskoczysz? Doskoczysz. Dobra. Nadciągamy. Okej, może się uda. Bardzo dobrze. Czyli kolejna zagadka za nami. Kolejna dźwignia. I mamy tutaj delikatne koło zębate. Myślę, żeby tam na razie nie podchodzić. To jednak podejdę. Dobra,
będziemy to tutaj trzymać. Ale to był chyba błąd. Chociaż... Dobra. Drobiazg. Jak to się tam ułożyło? Tutaj w tą stronę raczej wyjść nie mogę, tak? To jest zamknięte, są drzwi. Więc... To się zaczyna obracać. Dobra, przeciągnijmy tą skrzynię. Włączmy ten magiczny przełącznik. I trzymajmy się skrzyni. Okej. Teraz pytanie, czy jak wstanę... To czy coś się stanie? Aha. No dobra. Kurczę, tutaj teraz jest ciekawa sprawa. Tam jest łańcuch, tak? Trzeba tego łańcucha się chyba chwycić. Kurczę, dobra, już wiem o co chodzi. Dopiero teraz to skminiłem. W takim razie... Replay. Zobaczymy na ten łańcuch, kurczę, to jest nasz wybawiciel tutaj w tej chwili. Ja tu zacząłem trochę niepotrzebnie kombinować ze skrzyniami. Będziemy musieli na tą skrzynię po prostu później w jakiś dziwny, magiczny sposób wskoczyć. Proszę, klimat całkiem ok. Piły działają. Mają synchronizację na tym łańcuchu. Dobra, teraz żeby się tylko utrzymać na łańcuchu. Znaczy na łańcuchu mówię, żeby się utrzymać na... Na skrzyni. No dobra, pytanie co mi to dało? Pytanie co mi to dało i co teraz muszę zrobić? Czy wyskoczyć w dół? No bo tak, no bo nic innego mi tu nie pozostaje. Także rozbujajmy się i zobaczmy. Dobra, udało się zemsknąć po ścianie. Tu mamy jakiś, kurczę, kamyk. Okej. Co nam tutaj da? Okej, czyli ten kamyk prawdopodobnie za chwilę na mnie spadnie i będzie finał imprezy, rozumiem, tak? Dobra, nie dajmy się. Uciekajmy stąd. A, no dobra, dawaj tą skrzynię. Co mi to da? Da mi to tylko tyle, że muszę to dobrze stajmingować i przeskoczyć tam. Kurczę. Aha, tam się coś zamyka, żeby było śmieszniej. No dobra. Czyli kolejna zagadka, przy której trzeba chwilę usiąść. Dobra, co my tu mamy? Mamy tu kamień. Mamy tu dźwignię, mamy skrzynię. To mamy. Co mamy jeszcze? Mamy jakieś elementy, których możemy użyć? Chyba niekoniecznie. Tutaj to się wszystko odwraca, jest ok. To się tutaj również odwraca. Musimy to zrobić tak szybko, żeby tamto nie zdążyło się zamknąć z tego, co tutaj wydaje mi się będzie jedyną opcją. Pytanie, czy my zdążymy to zrobić? Oczywiście, że tak. Okej. Więc idziemy dalej. Mamy motylek. Mamy również kolejne koło zębate. Cały czas fabryka. O. O. A co my tam mamy? Czyżby to była nasza siostra? Okej. Ale oczywiście myślałem, że to już będzie finał imprezy. Niestety. Na nasze głowo-oko, na naszą głowę spadł pinek. Dobra, w takim razie musimy się przemieścić. Gdzie my musimy iść w ogóle tak naprawdę? Czy gdzieś tam było słońce, żeby powrócić? No jest, faktycznie, okej. No więc może to będzie już jednak koniec, chociaż wątpię, ale kto wie. Jak widać, pinka w głowie nam lekko nam szumi. Zakręciło się w głowie. Oczywiście, jak już wspominałem w poprzednich odcinkach... A co to było wcześniej? Jak to się tutaj pojawiło? Dobra, teraz uwaga. Jump.
Okej. Okay. Tutaj raczej trzeba wyczekać ten moment i zaatakować teraz. Nie wiem, czy nawet nie trzeba było tam na górę wejść. To byłaby jakaś koncepcja. Okej, okay, są te, kurczę, okej, okay, tu są te... Ach, nie mogę się wysłowić. Tu są te jakieś krabopaszcze. Krabopaszcze? Ci goście, co jedzą pinki. Dawać mi skrzynki. Goście, co jedzą pinki. Kurczę, no nie umiem, no nie umiem. Trzeba też dobrze wytimingować. Raczej troszeczkę z przodu. Znaczy z tyłu, żeby być. I teraz. Ciach. Dobra. Udało się opanować sytuację na 5. Więc idźmy stąd. Aha, tam się coś opuściło? A, no dobra. Czyli tutaj spodziewam się, należy udać się w stronę tego koła zębatego i podążać za ruchem tego oto urządzenia. Skacz! Dobra. Ciach. Wjeżdżamy na górę. Tu mamy jakąś drabinkę. No dobra, w takim razie schodźmy tutaj na tą drabinkę. Dobra, tu mamy jakąś dźwignię. Co ta dźwignia robi? Rozumiem, wiem, co trzeba zrobić. Prawdopodobnie. Aha. Dobra, czyli tutaj jest zagadnienie, w którym spotkamy się w następnym odcinku Zagrajmy w Limbo. Ja jestem Arkadiusz. Oczywiście, jeżeli odcinek się podobał, zostaw kciuk w górę. Naszym zadaniem na następny odcinek jest tak stymingować tutaj ten ruch dźwigni, abyśmy w tym momencie danym wskoczyli tutaj. Musimy tam wejść na drabinę i wskoczyć na te drugie, te zębate koło, w sensie na ten taki tutaj ząb. To na tyle na dziś. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia już wkrótce. Na razie, cześć.